Nadszedł czas zrobić jakiś zlocik. Jest nas 7 teraz w drużynie. Siedmiu. Więc no, wypadałoby gdzieś się tam spotkać. Chodźmy. To co? Samochody, zlot samochodów driftowych może zróbmy, co wy na to? Gdzieś sobie pojedziemy w jakieś takie miejsce, gdzie można sobie driftowo fajnie polatać. Ja wezmę swoją Madziuchę, bo mi się nią bardzo fajnie driftuje. Myślę, że w Edynburgu będzie można ciekawie sobie pośmigać, podriftować razem. To może sobie pojedziemy zrobić spotkanko. Zaraz. Gdzie by tutaj zrobić? Patrzcie, tutaj mamy to pole. Nie? Znaczy, ja tam robiliśmy już kiedyś zlocik. Moment. Gdzie by tu śmignąć? No jest nas mało w sumie, chodźmy tutaj. Tu będzie spoko. Tam widzę, że jakieś gospodarstwo jest. To się tam spotkamy, nie? Dobra. I tak, jedziemy w tą stronę. I poszli. Kurde, na deszczu nie lubię driftić, bo to nie widać tego, nie? Tego dymu, tego show całego driftowego. Dzięki, jaki fajny drift zrobiłem dzięki niemu. Coś tam polatamy, posklejamy coś. Dobra, to wyglądało no, jak gospodarstwo jakieś, gdzie moglibyśmy mniej więcej zaparkować, ale kurde, coś nie bardzo. Chodźmy może kawałek dalej, jakiś taki mały parking znajdziemy może. No tutaj to tak... A czekaj, jak jest nas tak mało, to chyba się tutaj zmieścimy na podwórku u kogoś. Nie? 7 osób damy radę tutaj. Czekaj, niech ten Fiacik stąd pojedzie. Poszedł stąd! Kurde, no nie chce się ruszyć! Co z nim? Awaryjki włączył? No dobra, pojechał. Chodźmy tutaj. Może... No dobra, zobaczmy, czy z tyłu jest miejsce. Na trawniku z tyłu. Ej, powinniśmy się zmieścić. Damy radę. Czekaj, pod kątem? Czy jak? Okej. Ja tak pod płotem, no ale mało miejsca jest, nie? Nie no, powinniśmy dać radę tutaj. Jedni z jednej, drudzy z drugiej i damy radę. Z tej strony weszło, zobaczcie, 4 osoby. Zmieścimy się tu. Starajcie się nie rozwalać za dużo rzeczy, fajnie to będzie wyglądać. Taki kameralny zlocik. Co tam jest? A może tutaj, tu też jest taki ten podwórek. Tu można sobie później wyjechać, nie? W tą stronę. Dobra, w sumie ten płotek niepotrzebny był, ale też nadawał taki klimacik fajny. Dobra. Możemy też naprzeciwko siebie stać, jedni z jednej, drudzy z drugiej, ale jak chcecie, wszystko jedno. Jest, zlocik furek driftowych. No to jak furki driftowe, to będziemy musieli gdzieś podriftować, czy nie? Zrobimy może konkurs driftowy, co wy na to? Chyba będzie najbardziej spoko, nie? Zrobić. Damn. No i mamy. Więc tak, mamy tutaj GTR-ka. Na drift zrobiony? To ciekawe. Chyba zrobiony pod drift, nie wiem, no tam tylko z tyłu koła się wkręcą. Jak ruszał. Obłocony, no taki zlot, no zrobiliśmy dzisiaj w takich krzaczorach.
trochę. BMW to jest M3, ale E92 chyba, nie? Pamiętam, jak w Need for Speedzie hicie ją tuningowałem i byłem zaskoczony, jak miała V8 pod maską. Te nowe BMW-ki już nie wszystkie mają, prawda? Siema Popielski. Gdzie mamy M3 z bodykitem E36. Szymek, proszę bardzo. Tutaj mamy maździochę Hana bez bodykita. Tutaj moja maździocha z bodykitem i z bardzo fajnym malowaniem, udało mi się takie znaleźć. To jest do driftu maszyna? No ciekawe, dla mnie to wygląda jak na wheelie zrobiona. Tutaj mamy z bodykitem takim poszerzającym dosyć mocno M4. Kurde, poza dźwiękiem silnika to bardzo fajny samochód. W tej grze naprawdę kiepsko zrobili dźwięk. Ej, fajne felgi. Nie wiedziałem, że same te da się pomalować, jak to się nazywa? Obręcze? Spoko. Biały spoiler. Ciekawe. Dobra, to co, jedziemy robić konkurs driftowy. Siema Piotr, siemaneczko wszystkim. Konkurs driftowy, gdzie my tu możemy zrobić ten konkurs driftowy? Kiedyś robiliśmy sobie tutaj, to jest bardzo fajna miejscówka do driftu. Wiecie co, dzisiaj może zrobimy taki trochę łatwiejszy konkursik. Czy trudniejszy. Bo powiem wam, nie no, nie będę was tak męczył, nie będziemy robić takich hardkorowych rzeczy. Zrobimy coś łatwiejszego chyba. Ojej. Sorki. Się obijam o te ściany. Spokojnie, spokojnie, chłopaki. Wszystkie lampy skosił i zadowolony. Dobra, zaraz skręcamy sobie w prawo. I tam jest takie miejsce dosyć trudne do driftu, myślę. Tam sobie spróbujemy trochę polatać. Zobaczymy, na co was stać. Ja mówiłem, żebyście w zanadrzu zawsze mieli jakąś furkę do driftowania, bo nigdy nie wiadomo, kiedy Ludzkowi z driftami odbije, kiedy będzie trzeba driftować. Właśnie moja Magdalena jest tak niska, że nie daje rady tego płotka rozwalić. Dobra, i to jest tak, to jest dokładnie to miejsce tutaj. Ono jest bardzo ciekawe, dosyć trudno się tu driftuje. Jest tutaj fragment na bruku i będzie trzeba jechać pod górę. Więc tak, ja wam pokażę, ci co są teraz tutaj ze mną w grze, to chodźcie na chwilkę na streamka, zerknijcie, jak będzie przebiegać droga. Więc tak, startujemy stąd. Startujemy sobie tak mniej więcej stąd. Kurde, bo tu będzie duży ruch uliczny. W końcu miasto to jest, nie? Może być lipa z tymi autami. No, tutaj jest trochę lipa z tymi autami, kurde. To musimy zaczynać z pobocza, żeby sobie te auta ruchu ulicznego dały radę przejechać. Także stójcie tak mniej więcej na poboczu, żeby one sobie przejeżdżały. I ogólnie traska będzie przebiegać tak. Jedziemy sobie... Boże, co ta lampa taka ciężka? Masakra, nie mogę jej przejechać. Jedziemy sobie tak, jedziemy sobie tutaj pod górę, oczywiście driftem, tak? Każdy zakręt na drifcie. Tutaj pod górę. Tu w prawo. Też oczywiście na drifcie, nie, dobra. Tyk. Tutaj w drugą stronę trzeba zrobić transferek. Tutaj. Tu w dół. Tutaj na dół. Cyk.
I tu na tym skrzyżowaniu drift się kończy, nie? Także dosyć ciasno, ale myślę, że damy radę. Co wy na to? Także tutaj lecimy sobie driftem, taką sobie zrobimy traskę. Zobaczymy, jak wam będzie szło. Ja tylko sobie włączę jedną rzecz, bo ja nie widzę waszych ników. To żeby było widać wasze niki, to muszę sobie tutaj włączyć. O, dokładnie, to jest dobry pomysł, żeby tak się ustawiać. Tak jak teraz tutaj stoicie, to jest super. I będziemy sobie oceniać waszą jazdę. Na razie sobie potestujcie, bo tu jest dosyć trudno. Tam jest dużo takich wzniesień, nierówności. Dosyć trudno się driftuje, także przejdźcie sobie tam z parę razy każdy. I dopiero wtedy zaczniemy ten konkurs, no bo tak to na świeżo to jest ciężko trochę. Popróbujcie sobie. Jak dołączyć? Dawider na luceklive.pl wrzucił poradnik, link do poradnika, jak dołączyć do mnie tutaj do gry. Dobra, ja też sobie w sumie przelecę. Zraz. Fajnie, że jedziecie jeden po drugim, no. Jest teraz deszcz, więc jest dodatkowo trudniej, bo jest bardziej ślisko. Jest tutaj ruch uliczny. Ruch uliczny jest dodatkowym utrudnieniem. Oczywiście staramy się unikać zderzeń, staramy się robić tak, żeby ten drift był jak najbardziej czysty. Nie taki jak ten. Dokładnie, na spokojnie, trenujcie sobie. Obadajcie sobie te zakręty, bo one są naprawdę trudne. Tutaj widzę siłowanie z Mercedesem. Pierwszy jest, czekaj, Simon. Simon i jego R32 albo R33. Kurde, że ja też nigdy ich nie kojarzę. Dawaj Simon, masz drogę wolną, ale startuj, kiedy będziesz chciał. Lecimy. Ostatnio Simon bardzo fajnie driftował. Chyba z miesiąc temu mieliśmy ostatnie spotkanie driftowych samochodów. Mieliśmy konkurs driftowy, ale pamiętam właśnie, że Simon pięknie poleciał. Dobra, tu jest dosyć trudno. Okej, ładnie odwrócił. W drugą stronę po chodniku poleciał. Trochę za wąsko moim zdaniem. No, tutaj może być trudno, jak Simon sobie tak poradził, to ciekawy jestem, jak reszta poleci. No i tu już jest koniec, na tym skrzyżowaniu mamy koniec z tej strefy driftowej. Ej, no ja powiem, że dzisiaj Simon się nie popisał. Dzisiaj Simon się zdecydowanie nie popisał. Dałbym mu takie nawet 7 albo 8 na 10. A jak waszym zdaniem? Trochę go oczywiście rzucało i lagowało, no bo wiadomo, tak wygląda Fordza, ale też miał trochę trudniej, bo deszcz mu zaczął padać, nie, w pewnym momencie. Tu mamy kolejnych dzikusów. Fajnie, że stanęliście sobie z boku, to zobaczcie, te boty jadą sobie na spokojnie. Teraz mamy tak, Szymek jedzie sobie w E36. Bardzo fajnie mu poszło jak do tej pory. Odwrocik, tutaj bardzo łatwo przesterować furkę i właśnie Szymek przesterował. Nie poddałeś się, Szymek. Jedź dalej. Pierwsza część driftu poszła ci bardzo ładnie. Moim zdaniem nawet lepiej niż Simonowi. Zobaczymy, co będzie dalej. Okej. Tutaj nie udało się doskrobać do końca, ale ze względu na to, że ładnie poszedł mu początek, to myślę, że Szymek może mieć taką mocną szóstkę, nie? Bo początek naprawdę ładnie tam mielił, ładnie mu to wyszło. Dobra. Cyk. I następna osoba. Kogo my tu mamy? Denku 69 Nissan GTR. Ciekawy pojazd w sumie na drift, no nie? Osiem i pół na 10. Nie wiem, do którego teraz piszecie, bo trochę Szymek szybko wystartował, nie? Dobra. Poszedł GTR. Okej. Czekał na zakręt i dopiero na zakręcie poleciał. No, tutaj ciężko jest, tutaj nie ma lekko. Są różne spadki. Nie jest tak łatwo driftować. Ej, ale czy... On ma chyba zrobiony swap napędu na tył, nie?
ale wszystkie takie, to są bardziej takie power slidy. Nie wiem, czy ten GTR się nadaje do driftu. Musiałbym go sobie zrobić, zrobić mu swapa napędu na tył i zobaczyć, jakby wtedy latał. No ale tutaj chyba poza konkursem, mi się wydaje, nie? Poza konkursem. Mówicie, że Szymon 3 na 10 miał? Spoko. Tutaj poza konkursem tego nie oceniamy. 1 na 10 napisał Mateusz. Dobra. Kto teraz? Teraz tutaj mamy Finget Cole. Ziomeczek już z nami grał nieraz. Startujesz, ziomek, kiedy chcesz. M4, zobaczymy, jak im pójdzie teraz. 3 na 10 za poprzedni drift. No, mi się też nie podoba. Ja myślę, że poza konkursem bardziej. Dobra, ale M4 ładnie wystartowała, podoba mi się. Ładnie. Bardzo ładnie, kurde. Dawaj, trzymaj. Super. Wow, ale poszedł. Ekstra, ty. Super, i tutaj na ręcznym. Nie no, dla mnie dyszka. 10 na 10. Elegancko, kurde, poleciał. Szatan dosłownie, nie? Jak dla mnie 10 na 10 bardzo ładnie, tutaj jest naprawdę bardzo ciężko. A ziomeczek tutaj ogarnął. Ładnie mu poszło, podobało mi się. 10 na 10, dokładnie, Wiktor, 10 na 10 pisze. Na tym, dobra, wchodzę i mamy kolejną osobę. I tutaj mamy Jodziego w jego Mazdzie RX-7. Bardzo fajny samochód do driftu, z tym, że trzeba go też odpowiednio skonfigurować. I push it. I czeka na odpowiedni moment, ok. Nie śpiesz się, to nie jest na czas. Możemy popodziwiać twoją RX-7, nie ma problemu. O nie, czekaj, kurde, wyszedłem! Wyszedłem z drona, Jodzi, poczekaj jeszcze raz, Boże! Wyszedłem z drona, gdzie on jest? Wracaj, chodź tutaj! Chodź tutaj, bo nie potrzebuję. Pojechał, kurde. Jodzi, jeszcze raz musisz pojechać. Bo mi się dron wyłączył. Chodź, jeszcze raz. Chodź. Dobrze, że te opóźnienia na Facebooku nie są teraz takie duże z tym streamowaniem jak wcześniej, to jeszcze zdążył się przed końcem streama, może przed końcem jego driftu zatrzymać, nie? Dobra, na spokojnie, ja podejrzewam, że mu zajebiście poszło i teraz może być mu trudniej, no ale miejmy nadzieję, że będzie w porządku. Dobra, Jodzi, możesz startować kiedy chcesz, popodziwiamy jeszcze raz twoją RX-7 i poszedł. Dobra. O, to jest ma znaczne utrudnienie, kurde, zobaczcie, ładnie wyminął. Ładnie wyminął. Ty, ale leci. Pierniczony. Patrz, dodatkowe punkty za ominięcie trafika. Dodatkowe punkty dla Jodziego. Pięknie, kurde, dycha. Ja mu daję dychę, wy mówcie co chcecie. Miał znacznie utrudnienie teraz, bo miał duży ruch uliczny i no, poradził sobie fantastycznie. Wiadomo, że te zakręty niektóre nie były takie piękne, no bo tam był ten ruch uliczny, nie dało się tam zrobić lepiej, ale mimo to sobie jakoś tam poradził i finalnie wyszło mu całkiem fajnie. Spoko, 10 na 10, moi drodzy. Kurde. 10 na 10, mamy dwóch liderów moim zdaniem. Jest to RX-7 oraz BMW M4. Czy ktoś jeszcze do driftu? Tutaj stoi BMW, stoi Seba w E92, ale chyba dzisiaj poza konkursem, bo jest tylko obserwatorem, kibicem. Nie chce driftować, w porządku, nie trzeba. Ale moim zdaniem tamten drift wyszedł fajnie Jodziemu. Jodzi, pamiętam, że jeszcze parę miesięcy temu nie driftował tak ładnie i znacznie się pod tym względem poprawił. Naprawdę tutaj, wiecie, tutaj synchronizacja w Fordzie nie jest taka cudowna i te samochody wyglądają jakby, nie wiem, tak no dziwnie driftują po prostu. Nie wygląda to ładnie, nie? Jak się kogoś ogląda.
ale ja wiem, że tam trzeba było włożyć dużo pracy w ten drift u Jojiego. Finalnie wyszło mu fajnie. Yeah, chłopaki, zajebisty driftik, czekajcie. Ja się też tutaj dostawię do was, od razu sobie focę strzelimy. Nie, czekaj, gdzie wy, co wy robicie? Ja chciałem do was zaparkować. Musimy jeszcze sobie fotkę strzelić razem, no jak? Dobra, tu nie będziemy może na środku ulicy parkować, ale czekajcie, tutaj gdzieś jest parking chyba niedaleko fajny, nie? Tak, tam jest niedaleko parking taki, możemy sobie zrobić tam pamiątkową fotę. Czekaj, to był ten parking? Nie, tam dalej chyba jest. Tu po prawej. O, tu możemy sobie zaparkować. Musimy sobie zrobić pamiątkową fotę. Postarajcie się stanąć tak pod kątem, ok? Wzdłuż drogi. Tak będzie dobrze? Tak, spróbujcie się dostawić do mnie. Ładnie wyszedł ten driftik, Jojiego, naprawdę. Mnie się tam bardzo podobał. Spróbujcie się dostawić jak pod kątem jak te. A teraz tylko, że wzdłuż drogi, nie? Proszę bardzo, jakie fury driftowe. Elegancko. Możecie z tej strony, możecie z drugiej. Jak chcecie, może być na chodniku. Może ustawcie się tak bardziej w świetle, ale zresztą jak chcecie, wszystko jedno. Bo Mazda miała więcej kucy, panie. No wiecie, no koni możecie wpakować ile chcecie, tak? I tak finalnie liczą się umiejętności, nie? Patrzcie, jak to będzie super wyglądać. Mazda koło Mazdy, tutaj Nissanek. O, pięknie. Ustawiamy się wszyscy. Postarajcie się pod kątem. BMW też ładnie poleciało. Kurde, M4 super, naprawdę. Bardzo ładnie. Super to wyglądało. Ciekawe, ja nie wiem, czy do tej M4 da się zrobić swapa silnika. Bo jeśli tak, to ja bym sobie zrobił jakąś tą M4 też na drift może zrobić. Zobaczymy. Dobra, jeszcze czekamy na jedną osobę, aż się ustawi. Już prawie wszystkich mamy ustawionych. Bardzo ładnie, chłopaki. I chyba tylko chłopaki, dziewczyn tu nie ma, nie? Z nami. Chyba nie. Bardzo dobra robota, no tak, chłopielski. Siema Maciek. Siema wszystkim, co wpadli teraz na streamka. Postarajcie się nie stać jeden w drugim i wzdłuż ulicy. Zapisuję fotełkę. I gitarka, zlocik zrobiony, nie? Lepiej by było chyba, jakbyśmy standardowo jechali sobie obok siebie i wtedy zrobić fotę, to by zawsze lepiej wygląda, tak się wydaje, że znaczy to wygląda, że jesteśmy tak w ruchu, nie? No podczas driftu to już w ogóle ciężko by było, żebyśmy wszyscy naraz byli podczas driftu i zrobili sobie fotkę. Już wtedy elitarnie trudno jest, nie? Możemy sobie jeszcze podczas jazdy zrobić fotę, to myślę, że będzie chyba nawet lepiej. O, tutaj tak undergroundowo pod mostem. Zobaczmy. Oh yeah. Kurde, wszyscy tacy rozwaleni. A w sumie to BMW tutaj, że się uda jakoś ją schować. Fajnie to wygląda. Ciekawe, gdzie ten Golf się podział, nie? Patrzcie, co, w zależności od tego, na który samochód się fokusuje, to się cienie zmieniają. Wow. Chciałbym tak móc robić zdjęcia. To sobie zmieniasz, kurde. Który samochód ma mieć jak cienie. No to jest Forza, no, nie ogarniesz. Dobra. Okej. Robimy fotkę. To chyba lepiej wyszło, nie? To zdjęcie.
I cyk. To lepiej wyszło, kurde. Tam to wyszło tak amatorsko, ale to wyszło nawet całkiem ładnie, całkiem zgrabnie. No i pięknie. Dobra. Doskonale, dzięki wam wszystkim, że się pojawiliście tutaj na zlociku. Fajna ta madzia jest, kurde. Strasznie mi się podoba. Jest chyba jeden z moich fajniejszych teraz driftowozów, jakie mam. Fajne rzeczy robi ten samochód, naprawdę. Strasznie fajne. Yo. No i zlocik udany. Zlocik samochodów driftowych. Dzięki wam, że wpadliście tutaj.